Pierwotnie nowa oaza zieleni w postaci Parku Miejskiego miała znaleźć się na działce położonej na tyłach siedziby suwalskiej policji u zbiegu ulic Nowomiejskiej i Świerkowej. Teraz miasto jest zainteresowane zmianą lokalizacji. Chodzi tak naprawdę o to, że udało nam się porozumieć z siecią Intermarché, która jest właścicielem terenu położonego tutaj u zbiegu tych też właśnie ulic Nowomiejskiej i papieża Jana Pawła II, czyli przed Aquaparkiem, który ta sieć kupiła już ponad 5 lat temu z zamiarem jakby budowy na tym terenie centrum handlowego, tak naprawdę marketu Intermarché, i były nawet uzgodnione już koncepcje, jak ten sklep ma wyglądać. Była uzgodniona też koncepcja przebudowy układu drogowego tutaj w zakresie ulicy Świerkowej i Miejskiej. Jak wiemy, do tej pory ten sklep tam nie powstał. W ostatnim czasie jakby na inwestor znowu podjął działania mające na celu powrót do tego tematu. Natomiast zaczął iść w kierunku innego rodzaju sklepu, nie ma takiego marketu Intermarché ogólnego spożywczego, tylko w kierunku raczej sklepu budowlanego. Magistrat w tych okolicznościach ponownie pochylił się nad tymi działkami, bowiem market budowlany nieszczególnie pasuje do funkcji istniejącego kompleksu na terenie byłej jednostki wojskowej. Uznaliśmy, że szkoda tego terenu bezpośrednio przed Aquaparkiem, żeby tam powstał market budowlany, który by w pewien sposób zaburzył tą całą przestrzeń w ulicy papieża Jana Pawła II, gdzie mamy i Aquapark, i SOK, i hotel Loft, i urząd gminy, gdzie to jest zupełnie nowa przestrzeń miejska i ten właśnie teren rekreacyjny pośrodku. I postanowiliśmy zaproponować tej sieci zamianę, żeby właśnie ten teren od nich odzyskać, a dać im teren po drugiej stronie ulicy Świerkowej, właśnie u zbiegu ulicy Świerkowej i Nowomiejskiej, tu w ogóle przy komendzie miejskiej policji. I ten park, o którym mówimy, że w tamtym rejonie miasta miałby powstać jakby przestrzeń zielona, chcielibyśmy zlokalizować właśnie tutaj przed Aquaparkiem, żeby on był jakby taką naturalną kontynuacją tych terenów zielonych, które są i przy Aquaparku, i właśnie w tej przestrzeni rekreacyjnej, właśnie w tym placu zabaw pomiędzy Aquaparkiem a hotelu Loft i dalej w kierunku gminy. Także tutaj byśmy chcieli, żeby to była przestrzeń taka typowa, rekreacyjna, zielona. By przetasowanie proponowane przez ratusz było możliwe, konieczne jest sporządzenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Na sporządzenie go rada podczas środowego posiedzenia wyraziła zgodę. A jak Wam ten pomysł się podoba?